Michał ładnie mnie przedstawił, że jestem pracownikiem akademickim, ale tak naprawdę jestem w zasadzie doktorantem bez stałego zatrudnienia. Właściwie pracuję na podstawie umów cywilnoprawnych głównie, podobnie jak duża część naszego pokolenia, którego problemach chciałbym powiedzieć, czy chciałbym wprowadzić do dyskusji. To jest temat, który pojawia się, co właściwie coraz bardziej się pojawia w debacie publicznej. Wydaje mi się, że i tak zbyt późno, ponieważ wiele tych problemów, które jest już widocznych w dłuższej perspektywie czasowej. I także są to problemy, które doświadczamy w Polsce, to są też problemy, na które zwraca różne instytucje międzynarodowe Unii Europejskiej, w obrębie Unii Europejskiej, ale także w ramach ONZ już od dłuższego czasu. Przykładem jest chociażby Międzynarodowa Organizacja Pracy, która parę lat temu napisała taki bardzo mocny raport na temat właśnie sytuacji na rynku pracy młodego pokolenia. On jest bardzo pesymistyczny w swojej wymowie. Tam mówi się o młodych ludziach jako lost generation, czyli takim straconym pokoleniu, co też jest pewną kategorią, która ma też pewne już historyczne odniesienia. Stosowano już to pojęcie także w okresie dwudziestolecia międzywojennego, właśnie do diagnozy sytuacji ludzi w tamtym okresie, w okresie, w którym bardzo dużo było frustracji, antagonizmów społecznych, też wzrostu poparcia różnych autorytarnych ugrupowań. Wydaje mi się, że mamy pewne analogie dzisiaj, to znaczy zarówno w Polsce, jak i w Europie istnieje wśród młodych ludzi taki duży potencjał gniewu, który przyjmuje różne formy, a wydaje mi się, że u źródeł tego leży też między innymi niestabilność bytowa i niestabilność życia. I ja tutaj wybrałem kilka problemów, o których myślę, że możemy podyskutować. No pierwsze dwa, właśnie pierwsze trzy się wiążą z rynkiem pracy. Ale chciałbym, żebyśmy też po tym rozmawiali trochę szerzej o młodym pokoleniu, nie tylko właśnie w kontekście umów śmieciowych czy bezrobocia młodych, ale także innych elementów polityki publicznej czy ładu społecznego, które także mogą korygować pewne braki na rynku pracy czy pewne problemy. Tutaj jednym z tych problemów jest sytuacja mieszkaniowa. Mamy zjawisko gniazdownictwa, czyli takiego długiego mieszkania z rodzicami młodych ludzi. W Polsce to obok Włoch, to jest jeden z najwyższych wskaźników. I on też troszeczkę jest takim wyrazem tego, że młodzi ludzie próbują swoją sytuację ratować, czy próbują jako taką utrzymać się na powierzchni społecznej w oparciu o swoje zasoby rodzinne, rodziny pochodzenia, a jak wiemy, te zasoby są bardzo zróżnicowane, zwłaszcza w takim społeczeństwie jak Polska, więc tutaj mamy do czynienia z bardzo, no, z sytuacją, w którym może dochodzić do bardzo dużego rozwarstwienia. No i też są obok tych problemów mieszkaniowych i na rynku pracy są też problemy, które wprawdzie dotyczą nie całego może pokolenia w równym stopniu, ale tych, którzy wchodzą na drogę rodzinną, czy planują zakładać rodzinę, to są też te problemy z wychowaniem i z utrzymaniem dzieci. Więc też te ostatnie dwa slajdy będą dotyczyły tego zagadnienia. Bezrobocie młodych, właśnie może zacząłbym od tego, że w debacie publicznej ostatnio dużo się mówi o zatrudnieniu takim niestandardowym, czy też czasami się pojawia pod hasłem śmieciówek, natomiast troszeczkę w cieniu, w ostatnim czasie ja przynajmniej mam takie wrażenie, być może macie tutaj inny ogląd tego, kwestia bezrobocia młodych, które od bardzo dużego jest właściwie zjawiskiem już starym, troszeczkę schodzi na dalszy plan w dyskursie, aczkolwiek nadal jest dość poważnym problemem. I też myślę, że to by był taki jeden z pierwszych punktów do dyskusji. Jak
w jaki sposób powinniśmy ważyć w przekazie czy w formułowaniu naszych działań obydwa te zagadnienia, czy bardziej się koncentrować na problemie bezrobocia, czy bardziej na problemie zatrudnienia takiego śmieciowego i jakie zależności między tymi zjawiskami jesteśmy w stanie dostrzec. To jest pierwsze zagadnienie. Jeśli chodzi o bezrobocie, to ono jest wyższe, znaczy młodzi ludzie są generalnie bardziej zagrożeni bezrobociem niż inne kategorie wiekowe, właściwie w prawie wszystkich krajach. To ma też strukturalne podłoże. W czasie kryzysu jeszcze bardziej ten problem się pogłębia, ponieważ młodzi często znajdują zatrudnienie w branżach, które są bardzo podatne na te wahania na rynku pracy. Także są zatrudnieni często w ramach umów czasowych, więc w obliczu recesji w pierwszej kolejności tą pracę tracą. No a także z racji tego, że często wychodzą bezpośrednio z systemu edukacji, także mogą mieć problemy z przejściem w ten nowy etap. Nie mają jeszcze tego doświadczenia na rynku pracy. Natomiast problem jest taki, że ten długotrwałe pozostawanie poza rynkiem pracy, w oddaleniu od tego rynku, no, ma też swoje bardzo poważne skutki nie tylko dla tych osób, ale także dla całego systemu społecznego. Mówi się nieraz w literaturze o tym efekcie piękna, scaling effect, czyli tym, że pozostawanie przez młodych ludzi na rynku, na bezrobociu poza rynkiem pracy powoduje, że przekłada się na ryzyko pozostawania bez pracy w późniejszych etapach lub kariery zawodowej lub też na niższe zarobki. I często też to pozostawanie poza rynkiem pracy, zwłaszcza w takich krajach jak Polska, gdzie wsparcie, różne instrumenty osłonowe dla bezrobotnych są bardzo słabe, prowadzi to też do wykluczenia społecznego, co też niesie określone koszty. I wydaje mi się, że ten problem jest strukturalny i obok tego, o czym przed chwilą mówiłem, czyli tych uwarunkowań takich, bym powiedział, bardziej globalnych czy wspólnych dla Polski i dla innych krajów, to są też pewne uwarunkowania już bardziej lokalne, charakteryzujące właśnie polski system polityki publicznej. To, co charakteryzuje polski rynek pracy i sytuację młodych na tym rynku, tutaj bazuje też na opracowaniu Michała Polakowskiego, które w ramach organizowanych przez Fundację Eberta debat o polityce społecznej opublikował. Problemem jest to, że w Polsce młodzi ludzie stosunkowo rzadko korzystają z publicznych służb zatrudnienia. Raczej służby publiczne, czyli urzędy pracy i inne formy wsparcia ze strony państwa odgrywają stosunkowo niewielką rolę w strategiach odnalezienia się na rynku pracy. Także pracodawcy wiele ofert nie korzystają, czy nie zgłaszają tego. Taki obowiązek kiedyś był, został zlikwidowany. Więc to wydaje mi się, że jest jeden problem, ale także niewielki jest udział pracodawców. I to wydaje mi się, że warto podkreślić w finansowaniu edukacji zawodowej, ale także edukacji ustawicznej, edukacji na różnych, na późniejszych etapach. Wydaje mi się, że to jest takie zagadnienie, które też warto by było zaadresować w debacie publicznej, może właśnie ze strony związków zawodowych. Tymczasem być może to by troszeczkę pomogło. Teraz przejdę już, bo wiem, że mam niewiele czasu, do problemu zatrudnienia niestandardowego, które może mieć przybierać różne formy. Ja tutaj nie używam określenia, znaczy nie utożsamiam zatrudnienia niestandardowego z umowami śmieciowymi, bo tutaj wydaje mi się, że czasami to jest tak w debacie publicznej traktowane jako to samo. Tymczasem ja przynajmniej definiuję umowy śmieciowe jako te umowy poza umową o pracę, które są zawierane w sposób taki bezprawny, jako pewne nadużycie względem czynności, które powinny być uregulowane stosunkiem pracy, a nie są. Według
raportów z kontroli bądź Państwowej Inspekcji Pracy, to mniej więcej jest około 20% skontrolowanych podmiotów wykazuje takie praktyki. Oczywiście niesie to bardzo określone zagrożenia i straty społeczne przede wszystkim dla pracownika, czy dla osoby tej pracującej i jej bliskich, ale także są koszty społeczne właśnie dla wszystkich, także dla tych, którzy mają stabilną pracę lub są przedsiębiorcami. To są chociażby straty też dla państwa, na przykład niesie wpływy do ZUS-u czy do Narodowego Funduszu Zdrowia. Także warto w tym szerszym kontekście na to spojrzeć, bo pewne drobne zmiany w ostatnim czasie zaszły. Mam na myśli tutaj zmiany w oskładkowaniu umów zlecenia, a także troszeczkę z innej dziedziny, ale wpływające na sytuację ludzi, którzy nie mają umowy o pracę, czyli to niedawno podpisane przez prezydenta świadczenie rodzicielskie przez pierwszy rok, także dla osób, którym nie przysługuje urlop macierzyński. I teraz dosyć istotny jest ten slajd, czyli rozważanie, co zrobić, żeby się, jak się mierzyć z tym zjawiskiem. Moim zdaniem ograniczenie, pierwszy jakby kierunek działań to zmierza w kierunku ograniczenia skali zatrudnienia śmieciowego i nadużyć właśnie w zastępowaniu umowy o pracę innymi formami zatrudnienia i można to moim zdaniem dwojako spojrzeć. Z jednej strony poprzez takie kroki bardziej prawne, czyli na przykład zwiększanie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy i skuteczniejsze sankcje z tytułu właśnie odchodzenia z stosunku pracy. To jest coś, co możemy zrobić w obrębie pewnych instrumentów może prawnych, natomiast wydaje mi się, że można na to głębiej spojrzeć. I tak jak w jednym z wywiadów powiedział profesor Kabaj, wieloletni badacz stosunków pracy i polityki wobec bezrobotnych, w dużej mierze ta skala tego zatrudnienia gorszego, śmieciowego jest powiązana właśnie z tym problemem bezrobocia, że w sytuacji, w której młodzi ludzie, czy w ogóle nie tylko młodzi, są tak silnie zagrożeni bezrobociem, oni często decydują się na warunki, które są dla nich niekorzystne. I tutaj dochodzimy właśnie do tego powiązania, moim zdaniem, zjawiska bezrobocia i właśnie tej pracy takiej pozakodeksowej. Więc moglibyśmy się zastanawiać, w jaki sposób wzmacniać pozycję pracownika, żeby rzeczywiście tą drogą zmniejszyć ryzyko nadużywania właśnie umów śmieciowych. Przy czym oczywiście to ten kierunek działań jest trudniejszy do zrealizowania przy pomocy jakichś prostych narzędzi. Tutaj właśnie, kiedy rozmawialiśmy z Sebastianem na jednej z debat, że czy na czym się bardziej koncentrować. Mnie przekonuje właśnie ten argument, który usłyszałem, że o ile rzeczywiście jest tutaj pewna zależność między bezrobociem i umowami śmieciowymi, czyli bezrobocie jest jakby, można powiedzieć, ta przyczyną, to łatwiej jest w krótkiej perspektywie jednak oddziaływać na ten problem śmieciowych umów. Natomiast walka z bezrobociem wymaga bardziej kompleksowych działań. Drugi kierunek mierzenia się z problemem prekariatu, czyli tego śmieciowego zatrudnienia, to jest ma na celu łagodzenie skutków. Czyli uznajemy, że na tym etapie część osób będzie otrzymywało te umowy, na przykład cywilnoprawne, ale starajmy się doprowadzić do sytuacji, w której skutki społeczne, czy skutki też indywidualne będą jak najmniejsze tego, że ktoś nie ma umowy o pracę. I to można próbować osiągnąć poprzez z jednej strony przybliżanie umów cywilnoprawnych do tradycyjnego stosunku pracy, na przykład poprzez oskładkowanie tych umów lub inne działania, które by upodabniały umowę o pracę i inne formy zatrudnienia. To można mi się właśnie też znowu podyskutować, jak to zrobić, które elementy powinny być wspólne. Natomiast inny jeszcze krok, on już wykracza poza politykę rynku pracy bezpośrednio, to jest dekomodyfikacja, czyli rozwój systemu usług i też zabezpieczenia społecznego, które by uniezależniał prawa jednostki od tego, popatrzą jaką umowę
jaką ma umowę o pracę, czy w ogóle pracuje. Przykładem są na przykład powszechne obywatelskie systemy ubezpieczenia zdrowotnego, czy takie jak jest na przykład w Wielkiej Brytanii, czy w Skandynawii, gdzie to, czy warunkiem objęcia tą podstawową opieką zdrowotną nie jest odprowadzanie składek z tytułu stosunku pracy, tylko status obywatela. Więc to są właśnie te przykładowe kierunki zmian, które też chętnie bym z wami przedyskutował. Jestem ciekaw, jak wiary to widzicie. Problemy, teraz już odchodząc na chwilę od problemu rynku pracy, drugim takim obszarem są właśnie te problemy związane z zakładaniem rodziny. To jest też bardzo ważne wyzwanie w kontekście różnych prognoz demograficznych. Mamy niski wskaźnik dzietności i te prognozy nie są zbyt różowe. Mimo że wielu młodych ludzi nie decyduje się na dzieci, to w deklaracjach nadal wskazują, że chcieliby mieć tych dzieci więcej niż posiadają i bariery, które są wskazywane, to tutaj wymieniłem. Będę może ich w szczegółach teraz omawiał, myślę, że one są dosyć znane. Troszeczkę pewne działania zostały podjęte w ostatnim czasie. Tutaj też jest katalog, jak będzie potrzeba, to mogę później, możemy o nich bardziej szczegółowo porozmawiać. Natomiast jednym z takich problemów, także dla osób właśnie, które nie mają albo nie mają w ogóle pracy, albo też nie mają umowy o pracę, jest zapewnienie opieki w czasie, zresztą także dla pracujących rodziców jest to jakiś problem, zapewnienie opieki nad małym dzieckiem. Przypomnę, że w Polsce, mimo że w ciągu ostatnich lat o 300% aż wzrósł ten odsetek dzieci objętych różnymi formami przewidzianymi w ustawie opieki nad małym dzieckiem, to jednak nadal to jest wskaźnik około 6%, czyli bardzo, bardzo niewielki. W wielu gminach, zwłaszcza tych wiejskich, 90% gmin w ogóle nie ma żadnego dostępu do tego rodzaju opieki. Poza tym z form opieki żłobkowej głównie korzystają jednak statystycznie osoby z wyższym wykształceniem, więc tutaj też jest różnicowanie ze względu na status. I też pewnym problemem jest to, że to wskazują z kolei przedstawiciele badań pedagogicznych i psychologicznych, że w Polsce ten czas przebywania w placówce żłobkowej jest bardzo, bardzo duży w Polsce. Jeden z najwyższych według badań Juridis, jeden z najwyższych w całej Unii Europejskiej. Czyli mało dzieci ogólnie jest w żłobkach, ale te, które już są, zwykle spędzają bardzo wiele godzin, co niekoniecznie, niektórzy mają obiekcję, czy to na pewno jest dobre dla rozwoju dziecka. I trochę też to wynika z tego, że polski czas pracy i ilość godzin pracy, które są spędzane w domu, w pracy właśnie uniemożliwiają odbieranie dzieci wcześniej. Więc to jest jakby jeden z problemów. Już ostatnie zupełnie uwaga, to jest, mówiłem tutaj też trochę o tych sprawach rodziny, to wydaje mi się, że ważnym problemem, którą też powinna lewica zaadresować, to jest problem tych młodych ludzi, którzy opuszczają placówki pieczy zastępczej, którzy właśnie nie mają rodzin własnych. No, na jesieni został opublikowany raport Najwyższej Izby Kontroli, bardzo druzgocący, który właśnie pokazuje, że większość tych osób, które mają za sobą pieczę zastępczą, czy w domach dziecka, czy w rodzinnych domach dziecka, jednak no ten system właśnie wsparcia w usamodzielnieniu specjalnie nie działa i wiele z tych osób jednak nie integruje, nie udaje się ich zintegrować z rynkiem pracy i także z życiem społecznym. Także wydaje mi się, że to jest temat, który jest mało medialny i mało się o nim mówi, ale warto też o tym pamiętać. To może tytułem wstępu to było tyle. Dziękuję bardzo.